złożyć podziękowanie dla całej orkiestry. Pan Tadeusz Zaleski, kapelmistrz OSP Gombin. Pragnę złożyć na Pana ręce najserdeczniejsze wyrazy podziękowania za wkład w rozwój kultury i krzewienia tradycji muzykowania wśród młodego pokolenia mieszkańców naszej gminy. Dzięki Pana zaangażowaniu mamy możliwość obcowania z żywą muzyką, jak również integrowania się w naszej społeczności. Załączam najserdeczniejsze życzenia dalszych sukcesów w życiu zawodowym oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Za Pana pośrednictwem chcę przekazać wszystkim członkom orkiestry. Serdeczne gratulacje za postępy na polu artystycznym i podziękowania za godne reprezentowanie naszego miasta i gminy Gombin oraz swojej jednostki OSP. Jesteście dumą naszego miasta. Dziękuję serdecznie w imieniu wszystkich mieszkańców. Jesteście wspaniali. Ja dziękuję serdecznie ze swej strony Panu Burmistrzowi. Jestem bardzo mile zaskoczony. No cóż, dokładamy wszelkich starań, żeby orkiestrę powiększyć. Mamy już 12 nowych uczniów. Praktycznie nam, już można powiedzieć, brakuje instrumentów, żeby dawać dzieciakom. Bardzo się garną i z tego bardzo się wszyscy cieszymy. W każdym razie będziemy mieli, jak dobrze pójdzie, w przyszłym roku orkiestrę 40 osób. Dziękuję.